Zamieszanie, zamieszanie i jeszcze raz, jak zwykle, zamieszanie. No jest ono, jak się okazuje, nie tylko domeną współczesności, ale występowało długo wcześniej i obawiam się, że będzie nam towarzyszyło ze zwiększoną mocą w przyszłości, również tej najbliższej. Nie ma bowiem nic bardziej piekielnego niż zamęt. Wyobraźcie sobie, że macie firmę, że tworzący ją pracownicy nagle otrzymują sprzeczne komunikaty, a taki stan trwa długo. Co wówczas dzieje się w prowadzonym przez was biznesie? Załóżmy, że produkujecie śrubki. A pewnego dnia wychodzą gwoździe. No właśnie. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę. O sprawach społecznych i politycznych. Dzisiejszy program będzie solidnym wstępem do jutrzejszej audycji na temat redefinicji kobiecości, która prowadzi w mojej ocenie do ich upadku. Upadku kobiet. Natomiast teraz mocne zderzenie poprzedzone ważnym pytaniem. Czy jako ludzie jesteśmy efektem ewolucyjnej szarży natury, czy raczej doskonałym dziełem Boga, które wyrywa się spod darwinowskiej teorii ewolucjonizmu? Witajcie, usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność społeczną, która od dłuższego czasu, jak dobrze wiecie, wybiega znacznie dalej niż sam internet. Wszystkie moje społeczne działania mogą być podejmowane z takim rozmachem i skutecznością dzięki waszemu zaangażowaniu, dlatego jak zwykle za to wszystko kłaniam się w pas, szczególnie mecenasom tego społecznego projektu. Bez was wszystko nie byłoby możliwe. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów, no i ma życzenie pomóc w mojej aktywności w ten właśnie sposób, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, jest warte kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. No to co? Zaczynamy. Nauka kontra wiara i wiara kontra nauka. Czy jedna z tych pozycji musi skapitulować pod swoim naporem? A może obie są spójne? Czym w końcu różni się nauka od wiary? Dziś każdy człowiek, mając dostęp do wiedzy w nieograniczony sposób, jest w stanie zrozumieć nawet podstawy fizyki kwantowej, której dziedzina przecież do najłatwiejszych nie należy. No chociażby taka mechanika kwantowa i jej zderzenie z ogólną teorią względności Einsteina. No ale tym różni się nauka od wiary, że w tej pierwszej nieustanne poznawanie mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie wszechświata jest pozycją całkowicie otwartą, oczywiście mającą swoje ramy zarysowane przez różnego rodzaju badania, definicje, teorie, ale nie są one nienaruszalne z powodu dokonywania kolejnych odkryć. No, z powodu ludzkiego rozumu, bym powiedział, i chęci poznawania prawdy. Na przykład, gdy okazuje się, że sztywne onegdaj zasady fizyczne mogą iść w rozsypkę. Prawa Boże rozsypać się natomiast nie mogą i żadna ich interpretacja nie jest w stanie udowodnić ich nieistnienia lub innej wartości niż ta, która została przekazana. Nikt przecież nie pozostawił ludzkości, tak jak ma to miejsce w przypadku wiary, żadnej księgi, która znaleziona gdzieś przez archeologów na terenie dawnego Sumeru albo w glinianej Stągwi przez pasterzy w Qumran, zawierałaby plany jakichś zasad rządzących wszechświatem w sposób naukowy. No nie ma planów budowy piramid, wyjaśnienia zasad fizycznych, astrofizycznych, kwantowych. Wszystko to musi zostać odkryte najpierw z pozycji teorii oraz następujących po niej doświadczeń, no i właśnie odkryć. Oto na przykład tlen. Tlen istniał od zawsze, no a przynajmniej od bardzo dawna. Ale zanim odkrył go polski XVI-wieczny alchemik Michał Sędziwój, żyliśmy w nieświadomości. Co oczywiście nie oznacza, że tlenu nie było. Był. Ale nieodkryty. Tak było też w przypadku czarnych dziur, czyli takiego obszaru czasoprzestrzeni, którego z uwagi na wpływ grawitacji nic, łącznie ze światłem i informacją, prawdopodobnie nie może opuścić.
W nauce, aby udowodnić istnienie jakiejś zależności, najpierw potrzebna jest teoria. No coś, co stara wyjaśnić się obserwacje, domysły na istnienie czegoś chociażby z powodów matematycznych. Następnie teoria jest udowadniana na wszelkie możliwe naukowe sposoby. I tak ogólna teoria względności przewiduje istnienie we wnętrzu czarnej dziury tak zwane osobliwości, czy też tak zwaną osobliwość. Jest to miejsce, gdzie krzywizna czasoprzestrzeni staje się nieskończona, a oddziaływanie grawitacyjne jest nieskończenie silne. A to prowadzi z kolei do bardzo problematycznej dla teorii fizyki sytuacji, ponieważ wówczas podważone, a nawet złamane zostałyby wszystkie dotychczasowe znane nam jej prawa. Zobaczcie, w roku 1972 był taki człowiek, który nazywał się Jakob Bekenstein, czy też Bekenstein. Pierwszy raz w historii określił w przybliżeniu entropię czarnej dziury, dowodząc, że czarne dziury nie są tak czarne, jak dotychczas sądzono. No to z kolei oznaczałoby, że mają jakąś temperaturę, temperaturę wyższą niż zero absolutne. A to prowadzi z kolei do wniosku, że jak wszystkie ciała gorące, czarna dziura musi emitować energię. Wówczas pojawił się Stephen Hawking, który zaczął udowadniać, że Bekenstein się myli. Czarnej dziury w tamtym czasie oczywiście nikt nie widział, ale jej istnienie było już dowiedzione. Hawking pomyłkę Bekensteina postanowił udowodnić matematycznie i nagle klops. Ku własnemu zdziwieniu nie tylko potwierdził to, co Bekenstein mówił, że czarne dziury mają temperaturę, ale także dokładnie ustalił wielkość podważanej przez siebie entropii. Po co mówię o nauce w kontekście mechaniki kwantowej, czarnych dziur, teorii Einsteina? Miało być przecież o wierze. Ponieważ nauka w odróżnieniu od dogmatów wiary jest zmienną o tyle, że dochodzenie prawdy w przedmiocie jej zainteresowań wynika tylko i wyłącznie z poznania. Nie ma w niej nic objawionego. Nauka, poszukując prawdy, również często się myli. Udowodniłem to chociażby przed chwilą na przykładzie sceptycyzmu Hawkinga do twierdzeń Bekensteina. Nauka równie często wycofuje się i wraca na nowe tory, doświadczona kolejnymi dowodami istnienia czegoś, czego wcześniej albo nie zauważała, albo po prostu nie zakładała. A co z wiarą? Właśnie, co z wiarą? Problem pojawia się wówczas, gdy materia wiary, czyli rzeczy objawionej, zaczyna poprzez swych reprezentantów podążać za badawczymi nowinkami i prądami konkretnych czasów, aby nie dać się ośmieszyć nauce. To jest problem. Natomiast wstydem jest, gdy ci sami reprezentanci, miast za pomocą rozumu i nauki dowodzić prawdziwości objawienia, zaczynają z powodów nienaukowych, logicznych czy szerzej rozumowych kapitulować. Kapitulować, wstydząc się obrony prawdy, niekiedy grając w jakąś brudną grę lub kryjąc swoje tchórzostwo za parawanem zmian współczesności, to teraz bardzo modne, czy też ducha czasów. I pół biedy, gdy przez wieki powstawały różne fałszywe koncepcje i miał kto je piętnować. Nieznośnie zaczyna być wtedy, gdy niewielu się do tego poczuwa. Wszyscy zaangażowani w sprawy Kościoła ludzie wiedzą, że trwa w nim zamęt. Jakieś potworne zamieszanie. Jeden papież powie tak, a drugi inaczej. Jeden kardynał gani drugiego kardynała. Doszło do tego, że niektórzy księża celebryci poddają już pod wątpliwość nie tylko formę kapłaństwa, ale i samą jego istotę. No oczywiście wszystko jest w ramach niby niewinnych pytań. No coś, co zostaje po prostu poddane pod rozwagę. No ale pozostawione bez kontroli może pogryźć niczym nieułożony pies spuszczony bez kagańca i smyczy. Stąd pytanie. Co stoi na przeszkodzie, aby ten, który jest powołany, by stać na straży objawienia, raz jeszcze wyjaśnił wszystko na nowo i dogmatycznie zakomunikował całą prawdę w oparciu o odwieczne nauczanie Kościoła. Zaczął zbierać w całość wszystkie encykliki, dodał odpowiednie przypisy i zarejestrował w jednym systemie, do którego niestety wkradł się wirus. Cóż to za wirus i skąd wiadomo, że takowy wirus istnieje? Oto w homilii wygłoszonej w roku 1972 w święto apostołów Piotra i Pawła, czyli już po Soborze Watykańskim II, papież Paweł VI, który wyglądał tak, wypowiedział następujące zdanie. Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę wdarł się do Kościoła Bożego swąd szatana. Jest nim zwątpienie, niepewność, zakwestionowanie, niepokój, niezadowolenie, roztrząsanie, brak zaufania do Kościoła. Przez jakąś szczelinę wdarł się do Kościoła Bożego swąd szatana. No, czyli już wiemy, jak nazywa się ten wirus.
Z kolei Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej w rzymskim kościele świętego Ignacego Loyoli w Sylwestra 1993 roku przekonywał, że Antychryst jest wśród nas. Początek nowego roku, kontynuował papież, otwiera horyzonty, które choć nie pozbawione przebłysku światła, są mroczne i groźne. Nie możemy przymykać oczu na to, co nas otacza. Musimy nazwać po imieniu złego. Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia rozpowszechnia się na świecie inna cywilizacja. Cywilizacja śmierci, będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się apokalipsy. No i teraz na to wszystko może wejść sobie, bardzo często tak się dzieje, choć w niewielkim procencie, jakiś współbrat w wierze, który tak bardzo lubi święty spokój i opowieści o tym, że tradycyjny beton szuka dziury w całym i zadaje nagle pytanie. Powiedz mi no, Miśko, kto ci naopowiadał takich bzdur, że w kościele panuje zamęt? No, odpowiedziałbym na takie diktum, że widać to przecież gołym okiem, no ale mogę też się wesprzeć przemówieniem papieża Jana Pawła II z dnia 6 lutego 1981 roku, które wygłosił do osób zakonnych i księży uczestniczących w pierwszym włoskim kongresie krajowym, któreż to przemówienie dzień później zostało opublikowane w Osservatore Romano. Trzeba realistycznie przyznać z głębokim i niełatwym zatroskaniem, że dzisiejsi chrześcijanie w wielkiej części czują się zagubieni, zmieszani, niepewni, a nawet rozczarowani. Rozpleniły się szeroko idee sprzeczne z prawdą objawioną i od zawsze nauczaną. Rozprzestrzeniły się prawdziwe i rzeczywiste herezje na polu dogmatycznym i moralnym, budząc wątpliwość, zamęt i bunty. Wypaczono liturgię. Pogrążeni w relatywizmie intelektualnym i moralnym, a zatem i w permisywizmie, chrześcijanie kuszeni są ateizmem, agnostycyzmem, podejrzanym moralnie, iluminizmem, chrześcijaństwem socjologicznym, bez ustalonych dogmatów i bez obiektywnej moralności. I tak też odczytuję to ja. Jest więc bałagan, zamęt. Ale może lepiej żyć w bałaganie, bo mniej w nim widać. Jak jest porządek, wystarczy spojrzeć okiem i już wiesz, że coś zniknęło. Natomiast gdy panuje bałagan, patrząc na to wszystko, masz jeszcze jakąś nadzieję, że coś w nim znajdziesz. Ale to naciągana bardzo jest teoria. Bo jak poukładasz, nie będziesz musiał szukać. Ale mniejsza. Chodzi o sprawy podstawowe, choć jak się przekonałem, nie do końca oczywiste. Jakiś czas temu najmłodszy syn zadał mi pytanie. Tato, ty prowadzisz te wszystkie swoje programy, to będziesz wiedział. Czy Adam i Ewa naprawdę istnieli? No i co państwo na to? Jaka odpowiedź przyszła wam na myśl jako pierwsza? Czy Adam i Ewa naprawdę istnieli? Ja zamyśliłem się wówczas trochę, a syn spojrzał z powątpiewaniem i dodał, czyli nie wiesz. Odpowiedziałem, że wiem. To znaczy wiem, że nic nie wiem, bo tak się w zasadzie okazało. Narracja w sprawie pierwszych rodziców stała się tak luźna, że ciężko powiedzieć, co Kościół uważa naprawdę. A co ciekawi, okazuje się, że i na płaszczyźnie naukowej wcale nie wszystko w tej sprawie jest jasne. Dlaczego nie jest jasne? Tutaj proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Teraz zajmijmy się kwestią wiary i tego, co Kościół w tej sprawie uważa. Gdyby okazało się, że Adam i Ewa jako dwie postaci historyczne nie istniały, ale że był to pewien zwrot, symbol, część biblistów tak uważa, boska hiperbola, albo na przykład opowieść człowieka, który napisał Księgę Stworzenia na bazie pradawnych wierzeń sumeryjskich, to na przykład śpiewanie mającej prawie 1000 lat antyfony Salve Regina w miejscu Ad te clamamus exiles filii Ewe, czyli do ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy, również stałoby się przenośnią, a skoro miałoby nie być Ewy, no to nie było też pierwszych rodziców, a to oznacza, że nie możemy być jej synami. Idąc dalej, objawienia błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich, które zostały spisane i wydane w roku 1833 z imprimatur kościelnym, tracą w kilku miejscach na swoim znaczeniu, no i co o tym sądzić, jest mi naprawdę ciężko, bo mistyczka podawała bowiem, że widziała stworzenie Adama i Ewy. W innym miejscu twierdziła, że grota, w której modlił się nasz Zbawiciel w Ogrójcu, była miejscem, w którym zaraz po wypędzeniu z raju Adama i Ewy po raz pierwszy pierwsi rodzice zetknęli się z nagością, niegościnnością ziemską. No i tam też w tej grocie opłakiwali swój grzech z lękiem, patrząc w przyszłość. Podawała też, że po śmierci Pana Jezusa jego dusza
w jakiś przedziwny sposób, bo otóż w odczuciu razem, że niby z ciałem, tak podawała mistyczka, otoczona aniołami, między którymi był i Gabriel, spłynęła w ziemię u stóp krzyża i zstąpiła do otchłani, weszła następnie w pewną mglistą przestrzeń, w której znajdowali się pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Zbawiciel miał wówczas do nich łaskawie przemówić, a oni, rozpoznawszy go, z zachwyceniem niewypowiedzianym oddali mu cześć. To jak to jest więc z tymi pierwszymi rodzicami, z nauką, wiarą i nauczaniem Kościoła na przełomie 2000 lat? Do czasu ogłoszenia przez Karola Darwina teorii ewolucji, w oficjalnych dokumentach kościelnych czytamy jasno, że Adam i Ewa są pierwszymi rodzicami, a Księgę Rodzaju należy czytać historycznie. Oto Sobór Laterański IV z roku 1215 nauczał. Od początku czasu Bóg stworzył jednocześnie z niczego oba porządki stworzeń, duchowe i cielesne, to jest anielskie i ziemskie, a następnie istotę ludzką. O z tego zdania oczywiście nie wynika jeszcze fakt istnienia pierwszych rodziców, ale sam fakt stworzenia człowieka. Czy byli to pierwsi rodzice? A może było ich wielu? W różnych częściach świata narodziło się wielu różnych rodziców? Z nauczania przypieczętowanego znakiem jednego z najwybitniejszych papieży w historii Kościoła, czyli Innocentego III, wprost to nie wynikało. Ale 96 lat później odbył się sobór w Vienne, który trwał pomiędzy 1311 a 1312 rokiem. Wyznajemy też, że Słowo Boga pozwoliło przebić swój bok włócznią, ażeby z wypływających z niego strumieni wody i krwi ukształtowała się jedyna, niepokalana, dziewicza i święta Matka Kościół. Małżonka Chrystusa. Tak jak z boku pierwszego człowieka pogrążonego we śnie, ukształtowana została Ewa jako jego małżonka. Wniosek? Wniosek jest prosty. W XIV wieku za pontyfikatu, a w zasadzie za panowania papieża Klemensa V, wskazywano wyraźnie i z całą powagą, porównując przecież rzeczywistość do Kościoła jako oblubienicy Chrystusa, że Adam i Ewa istnieli materialnie i nie są jakimś wyobrażeniem, czymś niezrozumiałym. Na długo przed Soborem Laterańskim, jak i tym, który odbył się we francuskim Vienne, głos w sprawie zabrali ojcowie i doktorzy Kościoła, tacy jak święty Ambroży, biskup Mediolanu i święty Augustyn, który mówił to już jako biskup Hippony. Święty Ambroży nauczał, że świat został stworzony w pełnej zgodzie z opisem biblijnym i zajęło to Bogu 6 dni. Doktor Kościoła potwierdził, że Bóg wyłonił kosmos z nicości. A gdy kosmos już istniał, nastąpił etap formowania świata, który z kolei miał również swoje kolejne etapy, fazy, a były nimi dzieło rozróżnienia, czyli powstanie planet, gwiazd, roślin na Ziemi oraz dzieło ozdobienia stworzenia, czyli gatunków zwierząt. Na koniec Bóg natomiast uformował człowieka z prochu Ziemi i ożywił go wraz ze stworzoną duszą rozumną. Tutaj odmienne zdanie miał święty Augustyn, który sądził z kolei, że Bóg jest tak doskonałym bytem, że nie mógł ukształtować świata na wyrywki, ponieważ byłoby to sprzeczne z ideą doskonałości Bożego działania. Dlatego zdaniem świętego Augustyna nie mogło być mowy o żadnych fazach, ale o tym, że świat powstał i wszystko, co jest na nim, w konkretnym jednym tchnieniu. Ergo, wszystko, co istnieje, zostało stworzone w jednym momencie. Z tym, że święty Augustyn uważał, że jakaś część bytów została stworzona w postaci takiej, jaką znamy, czyli człowiek i zwierzęta, i były one zawsze takie same. A niektóre byty miały postać zalążków, czyli jak mówił, rationes seminales. I te właśnie były następnie rozwijane do pełnej postaci w ramach zwykłego działania przyrody. Wniosek jest więc taki, że zarówno święty Ambroży, jak i święty Augustyn, chociaż wyrażali nieco odmienne poglądy, nie znajdowali w nich miejsca na to, co miało nastąpić wraz z ogłoszeniem teorii darwinowskiej, jakoby człowiek, tak jak wszystkie gatunki, podlegał ewolucji od najprostszego organizmu, przez człekokształtnych, mieszanie się genetyczne, małpy naczelne, aż do stadium, jakim jesteśmy dziś. Wszystkich zaś pogodził później święty Tomasz z Akwinu, dokonując podsumowania. Primo. Wszelkie stworzenie zostało stworzone za wyłączną przyczyną Boga, natomiast ewolucja jest przyczyną wtórną stwórczości, czyli celowym posłużeniem się przez Boga procesami takimi jak mutacje czy mieszanie. Sekundo. Zarówno w jednej, jak i drugiej tradycji dwóch doktorów i ojców Kościoła stworzenie gatunków było działaniem nadprzyrodzonym, które wyłamuje się spoza praw natury. Ale augustiańska koncepcja ewolucjonizmu to naturalny efekt przyrodniczy. Tercio. Dzieło stworzenia zakończyło się w momencie stworzenia człowieka,
Natomiast ewolucja jako proces naturalny trwa w nieskończoność, bo tak działa przyroda, no, która w wyniku łączenia i mieszania cały czas doprowadza do jakiejś biologicznej różnorodności. I teraz primo ultimo, święty Augustyn i święty Ambroży pomimo różnic zgadzali się co do tego, że człowiek stworzony przez Boga ewolucji nie podlegał. Całość tych wywodów nazywamy natomiast kosmologią chrześcijańską. I tak tę kosmologię też nazywali i rozumieli wszyscy. Wszyscy uznawali, że Pismo Święte należy odczytywać w ten właśnie sposób. Mówiły o tym wszystkie autorytety kościelne. Dla potwierdzenia tego poglądu warto przytoczyć jeszcze jeden dokument doktrynalny Kościoła z tamtego okresu. Była więc połowa wieku VI, dokładnie rok 557, gdy papież Pelagiusz I w sposób uroczysty ogłosił i podał do wierzenia wszystkim chrześcijanom, że Adam i jego żona nie narodzili się z innych rodziców, ale zostali stworzeni. Jedno z prochu ziemi, a drugie z boku mężczyzny. Treść tę znajdziemy w liście Vas Electionis. Jednak przychodzi 24 listopada 1859 roku, kiedy Karol Darwin publikuje swoją pracę o powstawaniu gatunków. No, w tej pracy zawarł tę słynną teorię ewolucji. Wszystko, co uznawał do tej pory Kościół, zostało zachwiane. Ale czy na pewno? Kościół znów się podzielił. Po jednej stronie znaleźli się ci, którzy dowodzili, że dzieło stworzenia człowieka jest zakończone, a istota ludzka powstała w wyniku sprawczości Boga raz i dokładnie, a po drugiej zaś postępowcy tacy jak jezuita, Austriak, Franz von Humelauer, który początkowo odrzucał całkowicie hipotezę o ewolucyjnym pochodzeniu ludzkiego ciała, no ale z czasem zaczął wykazywać większą ostrożność w tym zakresie, dopuszczając nawet taką możliwość, że teoria ewolucji może funkcjonować realnie, zgodnie z nauką, natomiast trzeba ją rozpatrywać w zgodzie z przekazem biblijnym. Do czego doprowadziło go takie myślenie? Otóż do tego, że w ostatniej swojej pracy w roku 1895, czyli na 15 lat po ukazaniu się jednoznacznej w swej formie encykliki papieża Leona XIII, zaczął głosić, że biblijny opis stworzenia ma charakter wyłącznie religijny i błędem byłoby poszukiwanie tam stwierdzeń, które byłyby istotne dla nauk przyrodniczych. Chociaż wspomniany jezuita był jednym z większych propagatorów konkordyzmu, czyli takiego prądu myślowego w kosmologii, który głosił, że biblijną kolejność dzieł stworzenia należy rozumieć dosłownie oraz że Biblia stanowi nie tylko przekaz religijny, ale jest też księgą nauk kosmologicznych, fizycznych i przyrodniczych. Ten człowiek nagle zmienił swój pogląd o 180 stopni. To właśnie on 9 lat przed swoją śmiercią zaczął sugerować, że Pismo Święte w ogóle nie ma autorytetu w dziedzinie wiedzy naturalnej. Tak właśnie Franz von Humelauer stanął oficjalnie przeciwko tradycji i oficjalnej nauce Kościoła. Czy zrobił słusznie? Myślę, że odpowiedź, która nastąpi już niedługo, bardzo Was zaskoczy. Tymczasem jak zachowali się hierarchowie i sam papież w zderzeniu z czymś, co naukowo dowodziło, że Bóg nie stworzył człowieka takiego, jakim jest i że nie działo się to z przyczyn nadprzyrodzonych, wynikających z Bożego sprawstwa, lecz nasza współczesna forma jest efektem zwykłej, naturalnej ewolucji. Pół roku po publikacji Darwina w Kolonii zebrał się lokalny synod biskupów, w którym uczestniczyło 40 duchownych. Był to kwiecień roku 1860. Synod poruszał wiele kwestii, natomiast odniósł się również do najbardziej palącego w tamtym czasie tematu, czyli pochodzenia człowieka. No i cóż czytamy w jednym ze zdań nauczania tego synodu? Nasi pierwsi rodzice zostali utworzeni bezpośrednio przez Boga. Dlatego orzekamy, że opinie tych, którzy nie boją się twierdzić, iż ten ludzki byt, człowiek co do ciała, pojawił się w końcu na drodze samoczynnej, ciągłej przemiany natury, mniej doskonałej ku doskonalszej, sprzeciwia się wprost Pismu Świętemu i wierze. Teoria Darwina prze jednak niezłomnie na wprost. Kościelna retoryka staje się przedmiotem drwin. Wielu hierarchów ulega nowym trendom i wypiera się Pisma Świętego. Dlatego po pewnym czasie głos zabiera sam Ojciec Święty. Papieżem jest wówczas Leon XIII. No z ciekawostek, to właśnie on 13 września 1896 roku listem apostolskim święcenia w kościele anglikańskim uznał za nieważne, a sukcesję apostolską za przerwaną. Ale do rzeczy.
bo jego świątobliwość zasłynął jeszcze czymś innym, a mianowicie encykliką Arcanum Divinae Sapientiae, czyli tajemnica boskiej mądrości. Patrząc na zdjęcie papieża w stroju koronacyjnym, posłuchajmy jej fragmentu. Przypominamy tutaj, co jest wszystkim wiadome i nikt w to nie wątpi. Bóg szóstego dnia stworzenia, gdy uczynił już człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, dał mu towarzyszkę, którą w sposób cudowny wydobył z boku Adama, kiedy on pogrążony był we śnie. Tym sposobem postanowił najroztropniejszy Bóg, że ta para małżonków stanie się naturalnym początkiem wszystkich ludzi. Od niej miał rodzaj ludzki pochodzić i przez nieprzerwane rodzenie potomstwa utrzymywanym być po wszystkie czasy. No jaśniej już chyba nie można. 6 lat po śmierci papieża Leona XIII, czyli zapanowania świętego papieża Piusa X, który przeszedł do historii jako pogromca modernizmu, głos zabrała w tej sprawie również papieska komisja biblijna. Jak słusznie zauważa dominikanin, teolog i badacz, ksiądz dr Michał Haberek, na początku XX wieku papieska komisja biblijna nie była zwykłym ciałem doradczym, jak ma to miejsce dziś. Wówczas miała ona status urzędu nauczycielskiego kościoła, a to oznacza, że wszystko, co wychodziło spod jej pióra, było równoznaczne z nauczaniem tegoż kościoła. W skrócie, komisja przypomniała, że pierwsze 3 rozdziały Księgi Rodzaju mają charakter dosłowny i historyczny i nie ma tutaj miejsca na żadne interpretacje. Tak więc kościół trwał w swym przekonaniu i prawdzie, argumentując pochodzenie człowieka na wiele sposobów do czasów nam znacznie bliższych. Siły, które naciskały na oderwanie kościoła od jego tradycji i Pisma Świętego, były przepotężne. Nadszedł rok 1950 i encyklika papieża Piusa XII, która do dziś jest wykładnią Kościoła. Encyklika, która liberalizuje to wszystko, co zostało powiedziane wyraźnie jeszcze 40 i 50 lat wcześniej. Doprowadza ona do pierwszego w dziejach rozwodnienia biblijnej narracji. Nie mówi językiem poprzednich papieży. Nie mówi językiem świętych doktorów Kościoła. W encyklice Humani Generis, czyli rodzaj ludzki, czytamy: Magisterium Kościoła nie zabrania uczonym i teologom badania doktryny ewolucjonizmu według dzisiejszego stanu nauk przyrodniczych i teologicznych, gdy się bada problem pochodzenia ciała ludzkiego z już istniejącej i żyjącej materii. Uznanie bowiem bezpośredniego stworzenia dusz przez Boga nakazuje nam wiara katolicka. Swoboda jest dopuszczalna pod warunkiem wszakże, że będzie się z nią należytą powagą i umiarem i opanowaniem rozważać i oceniać dowody i zwolenników i przeciwników ewolucjonizmu. Czym różni się ta postawa od pozostałych postaw papiestwa? Tym, że łagodnie przechodzi w stan dyskusji zamiast za pomocą rozumu, który jest nierozłączny z wiarą, wykazać, że Kościół w sprawie tworzenia człowieka się nie mylił. Wówczas po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której papież nie stanął w obronie nadprzyrodzonego uformowania ciała Adama przez Boga pozanaturalnie z prochu ziemi. Oczywiście jestem absolutnie orędownikiem tego, aby nauka szła swoim torem. Ale wydawałoby się, że zadaniem papiestwa powinno być dowodzenie swoich racji, a nie otwieranie drzwi dla wszelkiego nowinkarstwa. Zdaje się, że to właśnie ta encyklika i rok 1950 dają początek zmianie, która, jak się może okazać, wprowadziła wielu w błąd. Papież Pius XII wprawdzie zaznaczył wyraźnie, że Kościół odrzuca poligenizm, czyli taki pogląd, który głosi, że rodzaj ludzki pochodzi od wielu par przodków, nie zaś od jednej pierwotnej, jak to twierdzi monogenizm, no ale niestety mleko się rozlało. Jeśli zaś chodzi o inną hipotezę, mianowicie poligenizm, to synowie Kościoła wcale już nie mają podobnej wolności. Nie wolno bowiem wiernym przyjmować opinii, w której zwolennicy twierdzą, że po Adamie istnieli na ziemi ludzie niepochodzący od niego jako prarodzica drogą naturalnego rozmnażania się lub że Adam oznacza pewną liczbę prarodziców. Później stało się to, co musiało się stać. Żaden papież nie stanął już w obronie tego, czego nauczał Kościół od początku. Po encyklice otwarcia dyskusji papieża Piusa XII nie było już żadnego ważnego dokumentu, który swoją rangą potwierdziłby odwieczne nauczanie Kościoła w tej materii, a nie wprost zaprzeczał. Ale Adam i Ewa po prostu zniknęli jako pierwsi rodzice. W roku 1986 Jan Paweł II w jednej ze swoich kateches powiedział, że teoria ewolucji przyrody zasadniczo nie sprzeciwia się nauce o stworzeniu, tak jak przedstawia ją Pismo Święte, pod warunkiem, że nie wyklucza się w niej przyczynowości Bożej.
Cóż wynika z tego zdania? Że papież nie broni już twardo tezy, że człowiek nie jest wynikiem ewolucji. Stoi cały czas na stanowisku, że stworzył człowieka Bóg. Następnie głos zabierał dopiero papież Franciszek. W jednej ze swobodnych wypowiedzi, którą przetłumaczył ksiądz dr Michał Haberek, papież powiedział: początek świata nie jest dziełem chaosu, który zawdzięcza swój początek czemuś innemu, lecz wywodzi się bezpośrednio z najwyższej zasady, która stwarza z miłości. Wielki wybuch postulowany dzisiaj u początku świata nie wyklucza boskiej interwencji, lecz raczej ją uwypukla. Koncepcja ewolucji przyrody nie sprzeciwia się pojęciu stworzenia, ponieważ teoria ewolucji zakłada ideę stworzenia bytów, które ewoluują. Z tego zdania z kolei wynika, że Kościół zaczął kapitulować i trwa w tej kapitulacji niezmiennie do dziś. Że Kościół nie chce już bronić pozycji zapisanych na przykład w encyklice papieża Leona XIII. Przypominamy tutaj, co jest wszystkim wiadome i nikt w to nie wątpi. Bóg szóstego dnia stworzenia, gdy uczynił już człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, dał mu towarzyszkę, którą w sposób cudowny wydobył z boku Adama, kiedy on był pogrążony we śnie. Tym sposobem postanowił najroztropniejszy Bóg, że ta para małżonków stanie się naturalnym początkiem wszystkich ludzi. Od niej miał rodzaj ludzki pochodzić i przez nieprzerwane rodzenie potomstwa utrzymywanym być po wszystkie czasy. Dziś okazuje się, że nie jest już wszystkim wiadome i że są wątpiący również u samej góry. Że Adam i Ewa to figury retoryczne. Dziś Kościół będzie bronił tylko jednej, a nie trzech wyrażonych przez świętego Tomasza z Akwinu prawd. Że Bóg stworzył człowieka. A czy ewoluował on z szympansa? Temu głośno papiestwo nie zaprzecza i nie potwierdza. Czyli chaos. Nauka jednak nie znosi próżni. Bo oto kilka lat temu po raz kolejny przychodzi nauka w postaci badań archeologicznych i co ważniejsze, genetyki. A jak mawiają mądrzy ludzie, genów nie oszukasz. I cóż badania najnowsze w tej dziedzinie mówią? Czegóż dowodzą? Otóż tego, że koncepcja człowieka, który ewoluował w różnych miejscach na Ziemi, a co za tym idzie, powstał w wyniku starań wielu ojców i wielu matek, staje się mniej naukowa niż informacje zawarte w Piśmie Świętym. Darwinowskie opowieści o setkach ognisk powstania ludzkiego genotypu zaczynają drżeć w posadach. Oto pan Paweł Stankiewicz, profesor w Baylor College of Medicine w Houston i profesor Anna Gambin, pracująca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. O, pani profesor specjalizuje się w biologii obliczeniowej, algorytmach randomizacji oraz obliczeniach odpornych na błędy. Oboje prowadzili pewne badania i przedstawili je w Radiu Naukowym, a podczas audycji z października roku 2023 ukazali takie oto wnioski swojej pracy. W badaniach redukcji liczby chromosomów z 48 do 46, kluczowej w historii naszej ewolucji, ta redukcja spowodowała powstanie definitywnej bariery reprodukcyjnej między liniami ewolucyjnymi naczelnych. Czyli wskazuje, że nie możemy mieć płodnego potomstwa z gorylami. Nastąpiła ona w wyniku połączenia się dwóch chromosomów, które wciąż są obecne u naczelnych, chromosomów 2A i 2B, w wyniku tak zwanej fuzji. Analizując miejsce tej fuzji w genomie człowieka, w różnych populacjach stwierdziliśmy, że jest on wszędzie taki sam. I posłuchajcie teraz tego. Metodami bioinformatycznymi i molekularnymi udowodniliśmy, że to zdarzenie wystąpiło w historii naszej ewolucji tylko raz, tłumaczy profesor Stankiewicz. Czego dowiadujemy się z dalszego opowiadania o wynikach badań obu profesorów? Że naprawili kilka błędów matematycznych i zaproponowali nowy model ewolucyjny, z którego wynika, że źródłem zmiany, która nastąpiła, był tylko jeden samiec. Następnie w wyniku mieszania doszło do redukcji do 47 chromosomów. Skąd więc potomstwo? Miał on je z wieloma samicami, które miały klasycznie 48 chromosomów. W kolejnym pokoleniu dochodziło do poronień lub potomstwa z 48 lub 47 chromosomami. Ze względu na krzyżowanie się kuzynów w trzecim i kolejnym pokoleniu pojawiły się osobniki z 46 chromosomami. Naukowcy przedstawili to na następującym schemacie. Mamy też wyniki tych badań, które na stan obecnej wiedzy i możliwości wskazują, że
Do tego stworzenia mogło dojść 900 tysięcy lat temu. Cała ich praca jest na tyle istotna, że była ona cytowana w prestiżowym magazynie Science. A żeby jakieś badania zostały w nim opublikowane, muszą być bardzo rzetelne, a samo zaistnienie na jego łamach, w ogóle zaistnienie, jest wielkim marzeniem każdego poważnego naukowca. Jak podaje Radio Naukowe, autorzy pracy szacują, że właśnie około 900 tysięcy lat temu mieliśmy do czynienia z początkiem ewolucyjnego wąskiego gardła. Wykazali, że na Ziemi miało być nieco ponad 1200 osobników naszych przodków zdolnych do reprodukcji i to przez 100 tysięcy lat. I tyle wystarczyło, aby zmiana mogła się dzięki temu utrwalić. Nie jest więc tak, że nauka w kwestii pochodzenia człowieka powiedziała ostatnie słowo, że Darwin zamknął temat. Dlaczego więc ostatnie słowo, wydawałoby się, powiedział Kościół katolicki? Zabrakło roztropności? Odporności na krytykę? A może po prostu wiary, co? Współczesna nauka po blisko 165 latach od publikacji teorii ewolucji Darwina nie rezygnuje z badań. I bardzo słusznie. Nauka nie może kapitulować przed niczym. Chyba że ktoś chce ją wykorzystać do ideologizacji społeczeństw. No co to oznacza? Że nauka zamiast zajmować się odkrywaniem prawdy, jest robiona za pieniądze konkretnych koncernów. Albo kogoś, kto rządzi światem. I że staje się podporą lub co gorsza, narzędziem do potwierdzenia nowej inżynierii społecznej. Tak, tak. I teraz, kiedy mamy już informację o tym, czego nauczał Kościół, mamy informację o tym, co mówi nauka, musi oberwać się Kościołowi. Kościołowi, którego jestem członkiem i, jak wiecie, o który staram się zawsze walczyć. Bo to, jak słusznie zauważył w swoim artykule na portalu opoka.org.pl polski dominikanin, teolog, profesor nauk teologicznych, jeden z sześciu polskich dominikanów posiadających tytuł profesorski, ojciec Jarosław Kupczak, dzisiaj w nauce powraca przekonanie, że Homo sapiens zaczął się równocześnie nie na całej Ziemi, ale w bardzo ograniczonym obszarze geograficznym, na który generalnie wskazuje geografia biblijna Starego Testamentu. Co więcej, najnowsze badania i osiągnięcia bioinformatyki wskazują, że Homo sapiens najprawdopodobniej rozpoczął się od mutacji genetycznej w jednym osobniku, ewentualnie w jednej parze. Brzmi znajomo? Jakiś czas temu uczestniczyłem w naukowej konferencji polskich teologów. Podczas tej konferencji profesor fizyki, mówiąc o ewolucji, na poważnie potraktował tezę monogenistyczną, o tym, że ludzkość rozpoczęła się od jednego człowieka, ewentualnie jednej pary ludzi. Podczas dyskusji nad referatem zwrócono uwagę, że współczesna teologia generalnie porzuciła już koncepcję monogenistyczną, odpowiadając się za poligenizmem. Niemniej nie odpowiedziano w dyskusji, że teologia, jak to często bywało w historii Kościoła, porzuciła biblijną prawdę o pochodzeniu ludzkości od Adama i Ewy, ponieważ chciała być en courant, nowoczesna, co w ostatnim wieku oznaczało akceptację poligenizmu. Innymi słowy, teologia nie przychyliła się do poligenizmu ze względu na lepszą samoświadomość, pełniejsze rozumienie Bożego objawienia i własnych źródeł, ale dlatego, że powiedziano jej, że będzie śmieszna, opierając się przy paradygmacie monogenicznym. A kuku, uśmiechnięta teologio. Jak zawsze w takich przypadkach uśmiechnięci teologowie zostają wystrychnięci na dudków, wcześniej stając się oczywiście członkami ważnych towarzystw naukowych i laureatami prestiżowych nagród. A dzisiejsza genetyka ewolucyjna odwraca obowiązujący w ciągu ostatnich dekad paradygmat poligeniczny, do którego za cenę naginania chrześcijańskiej tradycji, teologii świętego Pawła, Augustyna i Tomasza z Akwinu usiłowała przystosować się teologia. Uśmiechnięci teologowie chętnie zgadzali się na paradygmat poligeniczny, a przy tym byli gotowi zrezygnować z fundamentalnych dla teologii prawd, m.in. klasycznego rozumienia grzechu pierworodnego jako grzechu osobistego pierwszych ludzi i sposobu jego przekazywania jako zepsutej ludzkiej natury. Dlatego uważam, że jednym z bardziej hańbiących zdarzeń ostatniego 50-lecia była kapitulacja Kościoła w materii stworzenia zapisanej w Piśmie Świętym. I weź teraz, człowieku, odpowiedz dziecku po katolicku na pytanie, czy Adam i Ewa istnieli naprawdę. Moja odpowiedź dzisiaj brzmi: istnieli. I nauka dochodzi do tego samego wniosku, co zapisy w Księdze Rodzaju. Że wcale nie jest tak, że człowiek musiał ewoluować w sposób darwinowski od jakiejś meduzy. Że wcale nie jest powiedziane, że początek ludzki nie istniał. Że było tysiące ognisk zarzewi ludzkości. Że nauka nie wyklucza, że pochodzimy z jednego pnia.
Co zrobi teraz Kościół? O, nic nie zrobi. Pewnie przemilczy, a za jakiś czas będzie zbierał baty, co również ciekawie, bardzo ciekawie nawet oddał na łamach opoki wspomniany profesor dominikanin. Posłuchajcie, boki zrywać. Jak się skończy? Skończy się jak zawsze. Uśmiechnięty Kościół, który chce koniecznie upodobnić się do aktualnych dogmatów kulturowych, zostanie ośmieszony, zresztą słusznie. Będzie krytykowany w przyszłości za niewiedzę i popieranie stereotypów. Czy nie inaczej było w przeszłości, między innymi z arystotelesowskim mizoginizmem? Przyjęty przez średniowieczną scholastykę jako udowodniony naukowo prąd, który przyczynił się do wykluczenia kobiet z życia publicznego i edukacji w kulturze Zachodu? Dzisiaj to nie paryska Sorbona i Oxford są krytykowane za mizoginizm, ale Kościół. Uważny słuchacz, widz czy też czytelnik, bo jak ćwierkają wróble na mieście, niedługo ma się ukazać zbiór programów czuwajowych w formie papierowej. Więc taka osoba może zapytać, powołując się przecież na dwóch polskich naukowców, o których mówiłem przed chwilą, profesorów Pawła Stankiewicza i Annę Gambin, że mówiłem o hipotetycznym Adamie, który miał potomstwo z wieloma samicami, które miały klasycznie 48 chromosomów. Czy Adam zdradzał więc Ewę? Tu pojawia się komplikacja, chociaż to ciekawe pytanie. Jak twierdzi wielu biblistów, Ewa nie była pierwsza. Skąd wniosek? Z Księgi Rodzaju. Z Księgi Rodzaju, gdy po stworzeniu Ewy przez Boga z adamowego żebra, Adam powiedział: tym razem jest to kość z mojej kości i ciało z mojego ciała. Tym razem, czyli co? Skoro jest jakiś ten raz, no to musiał też być pierwszy raz, a przynajmniej jakiś inny raz. Kto był tym pierwszym razem? No, zakłada się, że inna kobieta o imieniu Lilith. Jej istnienie dowodzi z kolei Księga Izajasza w rozdziale 34. O tym jednak przyjdzie nam porozmawiać sobie innym razem. W roku 2005 w Rzeczpospolitej powstał natomiast inny ciekawy tekst, który wyszedł spod pióra Pawła Łebkowskiego. Dotyczy on pewnego naukowego projektu, o którym, jestem przekonany, niewielu słyszało. Projekt był prowadzony przez National Geographic Society i firmę IBM. Cel? Wyjaśnienie, na czym polega migracja Homo sapiens. Wyniki badań zmieniają całkowicie nasze spojrzenie na pochodzenie człowieka. Posłuchajcie. Do niedawna antropolodzy byli przekonani, że w ciągu dwóch ostatnich milionów lat istniało kilka fal migracji niezależnych gałęzi Homo sapiens opuszczających Afrykę. Wydawało się, że ludzie żyjący od siebie w ogromnej separacji geograficznej będą mieli żyjących dziś potomków, którzy powinni znacznie się różnić genetycznie między sobą. Naukowcy wierzyli, że najstarszą grupą, która opuściła obszar dzisiejszej Afryki Południowo-Wschodniej, uważanej za kolebkę gatunku Homo sapiens, byli przodkowie australijskich aborygenów. Jeszcze teraz na różnych stronach internetowych możemy przeczytać, że aborygeni przybyli do Australii, wędrując przez Azję Południowo-Wschodnią około 65-80 tysięcy lat temu. W świetle badań genetycznych ta informacja zabiera w sobie znaczące przekłamanie. To prawda, że przodkowie aborygenów przedostali się do Australii przez tzw. pomost wyspowy Indonezji i wyspy Nowej Gwinei w okresie, kiedy poziom morza mógł być znacznie niższy i przeprawa drogą morską znacznie łatwiejsza niż dzisiaj. Jednak badania genetyczne wybranych grup aborygenów potwierdzone przez zespół naukowców kierowany przez genetyka i antropologa Spencera Wallace'a z projektu geograficznego wykazały, że aborygeni mają taką samą mutację chromosomu Y jak cała reszta ludzkości przekazaną nam przez jednego afrykańskiego przodka męskiego żyjącego 60 tysięcy lat temu w Afryce. Nie mogli zatem dotrzeć do Australii w sugerowanym okresie około 65 tysięcy lat. I teraz pramatka sprzed 200 tysięcy lat. Podobnież według badań naukowych, najnowszych badań naukowych, każda kobieta na świecie dzieli z nią swoje mitochondrialne DNA. Z tą kobietą, która żyła 200 tysięcy lat temu w Afryce. Naukowcy ją nazwali mitochondrialną Ewą. Jednak to Y-chromosomalny Adama jest najbliższym współprzodkiem wszystkich ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, choć jego marker przekazują sobie tylko mężczyźni. O, i co państwo na to? Podsumowując swój tekst, ten sam autor pisze: zdumiewa, że Biblia, choć zawsze była stawiana w opozycji do nauki, nie mija się daleko z prawdą. Wszystko wskazuje na to, że nasz wspólny praojciec Adam istniał naprawdę i żył w rajsko pięknej Afryce.
I jak w tej z kolei sprawie zachował się Kościół? O nijak, bo przez lata przez słabość swych przedstawicieli skapitulował. Trochę wstyd, prawda? Dlaczego nauka jest ważna? Dlaczego nie wolno jej ograniczać? Bo jej celem jest dojście do prawdy. Czy jest sprzeczna z wiarą? Oczywiście, że nie. I są na ten temat całe tomy spisane przez poważnych mędrców i teologów, biblistów, filozofów i naukowców. A dlaczego na naukę trzeba uważać? Bo jest w nieustannym rozwoju. Przykładem może być wspomniana na początku czarna dziura, ale są też bliższe nam tematy. Zobaczcie, pomyślcie chwilę. W szkole podstawowej i później uczono nas, uczono przecież, że istnieją wyłącznie trzy stany skupienia. Stany skupienia materii ogólnej, którą znamy. Na świecie, we wszechświecie, że są to ciała stałe, ciecze i gazy. A tu proszę. Czas mija i stanów skupienia jest już 6. A czas się jeszcze przecież nie skończył. Do ciał stałych, cieczy, gazów doszły plazma, kondensat Bose'ego Einsteina oraz najnowszy, 6, czyli kondensat feromionów, który ma znaleźć zastosowanie do produkcji nadprzewodników. A co do pochodzenia człowieka, do dziś wiele publikacji informuje, że 200 tysięcy lat temu pojawił się on na terenach dzisiejszej Afryki, a tutaj znów psikus. Bo oto nagle izraelscy badacze odnaleźli znacznie starsze szczątki, a ich pochodzenie jest datowane na ponad 382 tysiące lat. I znalazły się one nie w Afryce, ale na terytorium Palestyny, czyli ziemi będącej przedmiotem zainteresowania czego? Pisma Świętego. Podobnie było ze starożytnym Egiptem. Ostatnie 300 lat to twierdzenie, że była to pierwsza cywilizacja. I znowu pomyłka, bo oto pojawia się nauka, która za pomocą archeologii udowadnia, że najstarszą cywilizacją jest cywilizacja Sumerów, która powstała na nizinie mezopotamskiej nad Eufratem i Tygrysem, wielkimi rzekami Azji Południowo-Zachodniej na 4000 lat przed Chrystusem. Z tym, że Sumerowie nie byli ludnością rdzenną dla Mezopotamii. Musieli więc skądś przyjść. Naukowcy twierdzą, że już 8000 lat przed Chrystusem pomiędzy tymi dwiema rzekami zaczęły pojawiać się niewielkie osiedla, które około 3500 lat przed Chrystusem przekształciły się w miasta. Pierwszym z takich miast było Uruk, zamieszkałe przez 50 tysięcy osób. Wzmianki o rzece Eufrat znajdujemy gdzie? W Biblii. To właśnie Eufrat jest jedną z rzek wypływających ze Edenu. Pozostałe to Piszon, Gihon i Tygrys. Eufrat obecny jest także w Apokalipsie świętego Jana jako ta rzeka, która wysycha w trakcie przygotowań do sądu ostatecznego. Brzmi znajomo, prawda? A na marginesie, co robi właśnie Eufrat? Wysycha. A wracając do pochodzenia człowieka, jak widać, nie ma co przesądzać, co przyniesie nauka dalej. Ale porzucanie przez Kościół prawdy ze strachu, ze wstydu lub ułomności człowieka jest godne pożałowania. Dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność społeczną, która od dłuższego czasu, jak dobrze wiecie, wybiegła już znacznie dalej niż ramy internetu. Wszystkie moje społeczne działania mogą być podejmowane z takim rozmachem i skutecznością dzięki waszemu zaangażowaniu, dlatego jak zwykle za to wszystko, za każde wasze dobrodziejstwo kłaniam się w pas, szczególnie mecenasom tego społecznego projektu. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłoby możliwe. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić wykonywaną tutaj działalność, aktywność w ten właśnie sposób, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. A na odchodne. Skoro dziś wiele spraw podaje się za abstrakt, i sam Kościół nawet przyłączył się do pojmowania spraw zawsze oczywistych w porządku zgoła odmiennym, skąd pewność, że za kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt lat ktoś nie uzna, że takim samym abstraktem jest Bóg, Stwórca Wszechrzeczy? Może usłyszymy jakiegoś mędrka, który będzie mówił, że zmartwychwstanie było również figurą retoryczną? Ktoś powie, że człowiek nie ma duszy, że jest czystą energią, która wraca do Matki Ziemi i że tak samo stało się z Jezusem? Że wszystko, co później widzieli apostołowie, było przewidzeniem wynikającym z tęsknoty lub strachu, albo jakiejś politycznej rachuby. Czasy są takie, że niewiele rzeczy staje się niemożliwych. Gdzie
jest granica, którą stawia sobie Kościół. Bo jak się okazuje, nie była ona w miejscu obrony historyczności Księgi Rodzaju. Następnie naukowcy znów wyprowadzą jakąś teorię, a po niej nastąpi wielka manifestacja tchórzostwa. Czy przesadzam? Są przecież tacy, którzy twierdzą, że szatan jest figurą retoryczną. Są tacy, którzy mają nadzieję, że piekło jest puste. Inni, którzy w ogóle nie wierzą w jego istnienie, chociaż nominalnie uważają się za katolików. Skoro zło jest czymś, co ma korzenie wyłącznie w człowieku i nie ma ono związku z bytem duchowym odpowiedzialnym za jego podsycanie, to czy możemy mieć pewność, że nie przyjdzie kiedyś czas, w którym dobro zostanie potraktowane w taki sam sposób? Zawsze będą trudne pytania. Naszym jednak zadaniem jest naukowo dowodzić istnienia tego, w co wierzymy. Kończąc, a gdyby w tej chwili ktoś zadał ci pytanie, bez znaczenia, czy zrobiłoby to dziecko, czy dorosły, ktoś, kto pyta szczerze, bo chce się dowiedzieć, albo taki, który chciałby udowodnić ci brak fundamentów twojej wiary. Więc gdyby ktoś zapytał, podaj mi dowód na istnienie Boga, co byś powiedział? Co byś powiedziała? O? Z tym pytaniem was zostawiam do kolejnego spotkania. I ten problem weźmiemy na warsztat. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.